Witamy w świecie Dacji. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Zapraszam na następny film, na następną naszą produkcję. Nasz samochód testowy Dacia Sandero w wersji Laureat, doposażyliśmy go w system MediaNav Evolution, w czujniki cofania oraz kamerę cofania. Ona automatycznie się zawsze włączy po załączeniu biegu wstecznego. Również czujniki cofania automatycznie się będą włączały. Możemy je wyłączyć przyciskiem z lewej strony. Nie wiem, czy Maciek uchwyci to. Tak, żeby bez potrzeby nie pikało. Do MediaNav Evolution podpiąłem swój telefon. Korzystam z usługi Android Auto. Tutaj mamy widok mapy w satelicie. Możemy przełączyć oczywiście do klasycznego widoku. Android Auto również oferuje, tak jak widzicie, obsługę telefonu, muzykę oraz inne funkcje. Na przykład. My skupimy się na mapach. Niech nam pokazuje, gdzie jedziemy. Jedziemy. 100 koni, 5-obiegowa skrzynia biegów. Aha, i oczywiście wyzerujemy licznik komputera pokładowego. Zobaczymy, jakie będzie średnie spalanie na odcinku, który przejedziemy. A wcale nieprawda, bo samochody zasilane instalacją gazową nie pokazują tych wskaźników, tych wartości. Jedziemy. Światła do jazdy dziennej same się włączyły. Nie musimy już pamiętać o tym, żeby je włączyć, ale światła mijania już będziemy musieli włączyć. Oj, Maciek, chyba nie uda nam się przeskoczyć na obwodnicę w stronę Chełma Zamościa. Chyba pojedziemy w stronę północną, na Białystok i stamtąd ubijemy albo na Warszawę, albo na Zamość. Dziękujemy kierowcy, który nas wpuścił. Pierwsze wrażenia kierowcy z Daci Sandero. Duża przestrzeń, bardzo dużo miejsca tutaj obok mojej głowy, ramion. Zaryzykowałbym twierdzenie, że nawet jest więcej tej przestrzeni niż w Dusterze. Takie moje odczucia są. Patrzę w lusterko wsteczne, może udałoby się przeskoczyć prosto, ale za duży ruch. Jest godzina 14, także zaczynają się korki, szczyt komunikacyjny. Uciekamy w stronę północną. Uważajcie na tym rondzie. Tu nadal nie ma sygnalizacji świetlnej. Obowiązują zasady jazdy jak na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Jedziemy. W porównaniu do silnika standardowego, czyli benzyny 1.075 koni, to ten silnik stukonny od razu czuć, że chcę jechać, chcę iść. Dobrze, że wyłączyłem wskazania prędkościomierza. Może Maciek nie będzie łapał również tej prędkości, którą będę osiągał, ale będę jechał oczywiście zgodnie z przepisami.
albo będę dostosowywał się do warunków drogowych, czyli do innych użytkowników. Tak też można, Maćku, prawda? Tak, ale policja później już nie za bardzo przyjmuje takie wytłumaczenia. Mamy włączoną klimatyzację, także to spalanie nam też nieco wzrośnie, ale na szczęście nie będzie pokazywane. Okej, okay. Stop start. Stop start jeszcze nie zadziałał. Nie będę w tej jeździe próbnej katował Was stop startem, tak jak wcześniej to robiłem. Ale będę oczywiście mówił, czy ten stop start się włączył, czy zadziałał. Ciekawa funkcja, wielu kierowców, chyba 90% kierowców nie lubi tej funkcji. Ja w swoim Dusterze postanowiłem się przekonać do niej i jeździłem na stop starcie. W odróżnieniu od funkcji eko, czyli kolejnej funkcji oszczędzającej paliwo, wpływającej na niższą emisję spalin. No, tego już, to już nie zdzierżyłem, nie dałem rady. Samochód ma 88 km na liczniku, czyli świeżynka, ale oczywiście będzie do sprzedaży za jakieś 3 miesiące, myślę. Jakieś 3 miesiące będziemy sprzedawali, ale jeżeli będziecie chcieli zamówić go wcześniej, oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Dzwońcie do mnie albo do Maćka. I tylko do mnie albo do Maćka. OK. Pod prawą dłonią mamy joystick do sterowania radiem, do obsługi połączeń głosowych. Również z wyświetlacza Medianaf Evolution możemy obsługiwać te funkcje. Nie włączam radia, bo ma słychać mnie być, a nie radio komercyjne. Skórzana kierownica, czy skórka ekologiczna, bardzo przyjemna w dotyku. W letnie, upalne dni nigdy nie zdarzyło mi się, żeby dłonie mi się pociły. Także jakościowo jest chyba całkiem fajna. Kierownica czteroramienna, znacie ją z Dustera oraz innych modeli Daci. Rozmawiałem kiedyś z kolegą i powiedział, pierwszą rzecz, na którą zwróciłem uwagę w Daci, to była ta kierownica i że jest ona bardzo, bardzo fajna. Moje zdanie jest również takie, jest bardzo fajna. Jadąc o 14, mamy przynajmniej słońce prawie w zenicie. Zwróćcie uwagę, mamy czyste szyby. W miarę szybko wykręca się silnik na obroty. Przy tym ruszaniu miałem prawie 4000 obrotów w momencie zmiany biegów. W miarę dobrze mu to wróży do jazdy pozamiejskiej. Nie wiem, czy to mówiłem, na pewno zwrócicie na to uwagę. To jest ten sam silnik, który jeździ w Dusterze. Jedziemy już na gazie. Czy czuć różnicę? Ja jej nie czuję. Sandero jest lekkim autem. Nie patrząc w homologację, będę zgadywał, że w takiej specyfikacji waży gdzieś niecałą tonę. Także z tym silnikiem powinna być to taka prawie że torpeda. Zobaczymy, jak będzie na trasie. Pięciobiegowa skrzynia biegów wymusza, jeżeli chcemy jeździć w miarę dynamicznie, w miarę częstą zmianę tych biegów. To jest kolejne moje spostrzeżenie.
mamy większą górkę. Rozpędzimy się. Jedzie. I teraz brakuje szóstki. Maćku, Warszawa, Zamość. Warszawa, Zamość. Co wybierasz? Zamość. Zwracam też uwagę na dźwięk kierunkowskazu. Jest on ciszy niż w innych modelach Daci. Czy to jest plus czy minus? Nie wiem. I strójki. Cztery i pół tysiąca obrotów. Duże lusterka wsteczne, wszystko w nich widać. Mamy kolumnę samochodów przed nami. Gładkie, bezproblemowe wyprzedzenie. Następnego tira. Tutaj bez redukcji na piątce. Ojej, ale chcę iść. No przy tej wadze samochodu, no nie jest to dziwne, że Sandero jedzie szybciej niż Duster. Jeden z internautów mówił, że ściąga mu na któryś bok kierownicę. Ale może nie teraz. O, Andra i auto się rozłączyło. Nie wiedzieć czemu. Delikatnie ściągnęło w lewą stronę. Kwestia wyważenia kół. Sprawdzimy to później. Zawieszenie raczej z tych twardych, twardszych, nie twardych, ale twardszych, co zapewne było słychać na takim łączeniu gdzieś zapewne jakiś płyt na nawierzchni. Ciągle jadę na piątce. Zdecydowanie nie brakuje mi mocy spod stopą. No, Sandero jest wyższym autem, w związku z tym już słyszę jakieś odgłosy tutaj. Poza tym pogoda jest bardzo wietrzna. O, teraz wyjechaliśmy zza ekranu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak pociągnęło.
postaram się zaraz zrobić nasz test przyspieszenia, ale za nami samochody, więc nie zwolnię do 80 km, tak jak to robiłem wcześniej. Może po nawróceniu w drugą stronę uda się to zrobić. Mamy 8 września, zapewne już wiecie, wczoraj 7 września 2020 roku Dacia Polska opublikowała pierwsze zdjęcia nowej generacji Sandero i Logana, to również Sandero Stepway. 29 września poznamy pełne specyfikacje i więcej informacji na temat nowej wersji, nowej generacji Sandero Logana i Sandero Stepwaya. Zwróciliśmy uwagę na to, że nie podano informacji na temat Logana MCV, czyli wersji kombi. Ciekawe, czy nie podali dlatego, że chcą utrzymać do końca w tajemnicy tą informację, czy też dlatego, że Logan MCV wypadnie z oferty. Przekonamy się 29 września. Szkoda byłoby Logana MCV, bo to było to naprawdę duże kombi. Dla biznesu auto bardzo, bardzo pożądane. Tutaj zawrócimy sobie. Będziemy na siłę się wciskali obok tej Toyoty. Stop start zadziałał. Cichutko. Tylko klima gdzieś tam. Dziwni są niektórzy kierowcy, ale cóż. Wracamy na obwodnicę. Myślę, że tutaj bezproblemowo uda się zrobić test 80 do 120 km na godzinę. Zobaczymy, jak Sandero pomknie. Bardzo przyjemny ten dźwięk kierunkowskazu. Nie jest tak uporczywy jak w innych modelach Daci. Ło! Oj, 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 ten to przegrzał. Dobra, patrzymy, mamy 70.
80, dobra. 100. 110. 120. Oj, nawet piątki nie wrzuciłem. No, szybciutko to było, prawda? Okej. Gonimy tira. Jest coś za nami? Nie ma nic za nami. Co tu zrobić? Wyprzedzimy i zobaczymy na dalszej prostej. Spróbujemy zrobić test przyspieszenia jeszcze raz. Zawodnik. Dobra. Jeszcze chwilę zwolnimy. 80. Trójka. 100. 110. 120. I nadal mi się piątki nie udało wrzucić. Szybciutko. Coś źle robię? Że się śmiejesz? Nie, tak szybko się jedzie, to w zasadzie niepotrzebna ta piątka. Oczywiście żartujemy. Co więcej, przydałaby się na przykład teraz szóstka właśnie do takiej podróży na trasie. Zobaczymy w kolejnym filmie, jak Sandero będzie zachowywało się w mieście. Patrzę, obserwuję innych użytkowników za nami, użytkowników dróg. Jak ja miałem 100, to on ile miał? 4,5 tysiąca obrotów na minutę. I dopiero wrzuciłem piątkę. Ale przy tych prędkościach prawie autostradowych czuć podmuchy powietrza, podmuchy wiatru boczne. Te ekrany energochłonne też nie pomagają. Wyjeżdżając za takiego ekranu narażeni jesteśmy na wzmocniony podmuch wiatru. Trzeba zwracać na to uwagę. Dałaby się szóstka, ale przy tej prędkości raczej daleko nie pojedziemy, jednak za głośno jest ten tutaj odgłosy od dachu, są chyba za głośne na długą, długą podróż. Ale silnik daje frajdę, coś za coś. No i tak, zdecydowanie lepiej, bardziej dynamicznie jeździ się z tym silnikiem w Sandero niż w Dusterze. Duster będzie cięższy, większy, zbiera więcej oporów powietrza ze względu na swoją budowę, na swoje rozmiary. Maćku, coś jeszcze możemy zrobić? Coś jeszcze pokazać?
Będziemy katowali tempomatem jeszcze? Nie, już nie robmy tego odbiorcom. Ostatnie jazdy próbne, ten tempomat, ogranicznik, bałem się, że zlinczujecie nas za tą zabawę. W tej obiecałem Maćkowi, że nie będę używał ogranicznika. Ten tempomat. Nie, darujmy sobie. Duży ruch na obwodnicy, w miarę duży. Dobrze, że udało się chociaż zrobić te dwa testy przyspieszenia. Myślę, że nie ma sensu polować na kolejną taką możliwość. Zjedziemy już z obwodnicy i będziemy wracali do firmy. Na Białystok nie. Dobrze, i tutaj zjeżdżamy na Lublin. Ktoś nieźle hamował, chyba. Powolutku, powolutku. Fotel mam dobrze ustawiony, uprzedzam uwagi internautów. Ja czasami tak mam, że się wiercę na fotelu podczas jazdy. Taki styl, taki urok. Pamiętam lata temu, jak na własnym egzaminie na prawo jazdy zacząłem się tak wiercić i po 15 minutach stwierdziłem, zauważyłem ten fakt, bałem się, że egzaminator mnie obleje za to, ale nie oblał. Okej. Okay. I po testach, po próbach na trasie. Stop start zadziałał. Jest cichutko. Klima na jedynkę. Dociskam pedał sprzęgła. Silnik automatycznie się włącza. Nie ma konieczności. W zasadzie nie powinniście nawet przekręcać kluczyka. Może dojść do uszkodzenia rozrusznika. Zawieszenie jest twardo zestrojone. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, jeżdżąc tak z klientami na jazdach próbnych, ale jest ono twarde. Porównując do Dustera, Duster ma takie bardziej sprężyste. Ciekawe, jak nowa generacja Sandero będzie to miała. No, będzie to już zupełnie nowe auto. Sandero, pierwsza generacja Sandero weszła do oferty w 2008 roku, dobrze pamiętam?
druga generacja w 2012. Technicznie te samochody niewiele się zmieniły, poza designem zewnętrznym, tutaj całym kokpitem było to mniej więcej to samo. Trzecia generacja Sandero będzie bazowała już na płycie podłogowej, tej samej płycie podłogowej co Clio 5. Również Nissan jeździ na tej płycie podłogowej. Bardzo nowoczesna. Ciekawy jestem tych produktów. Zdjęcia, które wczoraj, 7 września opublikowała Dacia Polska, no podobały nam się. Maćkowi szczególnie. Ale nie wiem, czy mieliście okazję oglądać te zdjęcia. Maciek chyba przygotuje filmik na ten temat. Także postaramy się lada chwila go opublikować i pokazać Wam te zdjęcia, te nowe samochody. Robią... O, światło awaryjne. Pędził. No już nie ma awaryjne. Straciłem wątek przez to dziwne zachowanie. Robią na nas wrażenia nowe Sandero, nowe Sandero Stepway. Dostrzegamy pewne różnice, o których powiemy w tym filmie. Różnice, na które wskazywaliście, że na przykład w tej generacji mogłoby być to zmienione. Dostrzegamy, że w Sandero 3 zachodzą pozytywne zmiany. I tyle na tą chwilę. Resztę w filmiku. Żeby się teraz nie zepsuł przed nami, co? To byłaby kiszka. O, dużo miejsca tutaj w Sandero. Naprawdę, jak na mój wzrost, no to mogę się daleko odchylić. Oczywiście zaraz mnie skrytykujecie, że za daleko. Okej, dobra. Przejechaliśmy około 45 km. Pytanie zapewne się pojawi od Was. Brzmienie silnika? Tak, słychać, że jest to trzycylindrówka. Czy mi to przeszkadza? Niekoniecznie. Przy tym silniku coś, na co najczęściej zwracam uwagę, to jest właśnie ten silnik. Daje dużo frajdy, dużo możliwości dynamicznej jazdy, nawet szybkiej, nawet za szybkiej jak na tak małe auto. O, i tutaj uda się nam? Nie uda się nam. Przegapiłem przez to moje gadanie zjazd, zmianę pasa i będziemy musieli jechać za L-ką. A za nami już dużo samochodów. Nie wciśniemy się. Stop-start wyłączył silnik. Wyłączenie stop-startu pod hamulcem ręcznym. O, i jest wyłączone. I teraz będziemy mieli ciągle włączony silnik. O, jakaś ciapa się zaciapała. Przepraszam za to wyrażenie, ale skorzystamy z zamarudzenia pana z Mitsubishi. Nie mam nic do marki, nie. Udało nam się uciec zza L-ki. Wracamy powoli do firmy. To już tylko rzut kamieniem. Zwracam też uwagę na bardzo dużą szybę, no może to bardzo to nie, ale na dużą szybę przednią. Wszystko przez nią widać. Lusterko nie ogranicza widoku. Tutaj ta przestrzeń jest spora. Spojrzenie po przekątnej. No słupki, jak to słupki, zawsze przeszkadzają, ale nie są one
mocno przeszkadzające do zaakceptowania jak najbardziej na normalnym, standardowym poziomie. To, co Sandero również ma pozytywnego, dobra pozycja za kierownicą, może się zdziwicie, ale również dobre trzymanie boczne oparcia fotela. No, siedzisko samo w sobie, jak dla mnie, jest troszeczkę za krótkie, no ale to już się nie da z tym nic zrobić, nie skrócę sobie nóg. Ale to w większości samochodów tak jest. No, przydałoby się takie wydłużenie, no ale to nie ta klasa samochodów, prawda? A to może chociaż włączmy mapy, trochę za późno już, co prawda, ale włączmy mapy firmowe. O, jest Renault. A gdzie jest Dacia Carrara? Już musimy do nich napisać, żeby uzupełnili ten bardzo ważny punkt. Już nie będę się bawił tą nawigacją w tej chwili, chyba, bo mamy korki, to skłania do zabawy opcję ustawienia trasy, gdzie jesteśmy. Co tu mamy? Nachylenie 2D, 3D. Przybliżenia, dźwięk włączony, włączony, wyłączony. Informacja o ruchu drogowym, włączone. Trasa. Już za późno, żeby nawigować. Współrzędne. Tu jesteśmy, Maćku. A co to było, te współrzędne? Jeszcze dodatkowo coś tam mieliśmy. Opcje współrzędnych. Szerokość, długość. Współrzędne. Opcje. Szerokość, długość. Co to za historia? A, historia jazdy. Co? Kup się? Ale piesi, piesi. Piesi, piesi, nie możemy jechać. No mówiłem, że te systemy na postojach, w korkach, aż proszą się o sprawdzanie, manipulowanie i bawienie się. Jadąc do nas od strony Białegostoku Lubartowa, zawracacie na rondzie Mochyły. Zwróćcie uwagę, ono jest... Nie ma sygnalizacji świetlnej. Zwróćcie również uwagę na zjeżdżanie z ronda oraz wjazd na teren naszej firmy. Macie do pokonania jeden pas ruchu. I tutaj różnie bywa. Niektórzy puszczą, ustąpią miejsca, inni nie ustąpią. Zwracajcie uwagę na tych jadących od strony miasta. Cofamy. Włączyła się kamera cofania po włożeniu biegu wstecznego. Załączyły się czujniki, tak, są one włączone. Cofnijmy. Czy ta kamera mi pomaga? Może trochę mi pomaga. Ale ja jestem przyzwyczajony do
kręcenia głową i patrzenia w lusterka. Ta kamera, czujniki cofania, one wspomogą mnie przy parkowaniu, ale oczywiście nie zastąpią umiejętności parkowania. Idealnie. I tym sposobem zakończyliśmy jazdę próbną Dacią Sandero TC 100 koni z fabryczną instalacją gazową. Czy gaz ma tutaj znaczenie? Na tej jeździe chyba nie. Samochód służbowy, więc nie płacimy za jazdę próbną, także super. Dynamika jazdy, rewelacja. Chyba nawet za dużo dla niektórych. Przestrzeń w aucie, kolejny plus. Pozycja za kierownicą, kolejny plus. Silnik. Silnik najmocniejszą zaletą jest. I jeszcze raz silnik. Dzięki. Podsumowanie zrobiłem w środku auta, ale zrobię jeszcze jedno super, mega krótkie podsumowanie. Silnik, silnik, jeszcze raz silnik. Największa frajda z jazdy Sandero to jest właśnie silnik stukonny TC turbo benzyna. Daje dużo frajdy, dużo możliwości, dobrą dynamikę jazdy, nawet szybkość. Przestronna kabina, wygodna pozycja za kierownicą, dobre trzymanie boczków, oparcia fotela. Na to zwróciłem uwagę. Przy prędkościach autostradowych niestety słychać owiewy powietrza w aucie. Budowa Sandero nie jest aż tak mocno aerodynamiczna, w związku z tym przy tych prędkościach w granicach przepisów, może troszeczkę więcej, słychać owiewy powietrza. To mi przeszkadzało. I w zasadzie nic więcej. Dzięki za oglądanie naszych filmów. Jeżeli macie pytania, jeżeli potrzebujecie oferty na samochód, dzwońcie do mnie albo do Maćka lub do mnie. Nie ma znaczenia, do którego z nas zadzwonicie. Znaczenie ma, jeżeli dzwonicie, mailujecie, rozmawiacie z osobami niezaangażowanymi w prowadzenie naszego kanału. To tyle. Mam nadzieję, że rozumiecie sugestie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie lajków, za komentarze, za oglądanie filmów, za komentarze, za lajki, za subskrypcje. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Życzę dużo zdrowia.